Radia Kęci. Górnicy byli uzbrojeni, mieli kaski, oczywiście te górnicze na sobie, różne pręty, narzędzia, jakieś od tak, kilofów, takich, żeby wyjaśniła. Ale to wszystko, no, nigdy cywil, który jest, potrafi pracować, a nie bić drugiego człowieka, nie przeciwstawi się zorganizowanej sile, takie jak jest wojsko czy milicja. Zwłaszcza, że oni mieli przecież tarcze, pały, hełmy, no i te wozy pancerne. I w każdym razie te walki trwały. No i broń palną. Broń palną, której na razie nie używano. Na początku. Aczkolwiek mówią, że nawet żołnierze byli uzbrojeni w ostrą amunicję, to znaczy do Kałasznikowa na przykład były 4 magazynki, przy czym 2 były z amunicją ślepą, a no właśnie, coś, ta ślepa amunicja, to co na postrach, po prostu... Na postrach chodzi. Jak byłem szkolony na studiu wojskowym, ślepa amunicja daje o wiele więcej huku i więcej błysku. Ale oczywiście nie wyrządza szkody, chyba że ktoś przystawi do twarzy. O Jezu, Jezusa. Może narobić szkód. No ale austra amunicja tak nie huczy, ale za to jest... Podśmiertelna. Tak, potworne skutki. Śmiertelna, tak. Szarpane rany. Głębokie. Ale powiedział pan, że na początku właśnie nie, no bo rzeczywiście nie od razu strzela. A tak. Bo zresztą właściwie takie komando śmierci zostało sprowadzone w postaci plutonu specjalnego do tych całych sił, o których tutaj żeśmy mówili. Został sprowadzony pluton, który też już miał zaprawę wcześniejszą. I oni byli uzbrojeni w takie pistolety maszynowe RAK, szybkostrzelne, i mieli odpowiednią ilość amunicji. Romuald Krześlak, oni byli po prostu wysłani tam po to, żeby strzelać. No ale potem przez długi czas była kwestia tego, kto wydał rozkaz tego strzelania. Przecież Kiszczak był na początku o to oskarżany, później już w toczących się procesach. I jakoś nie udawało się ustalić tego, kto ten rozkaz do strzelania wydał. No, albo wziął na siebie to, albo ten rozkaz rzeczywiście bezpośredni wydał Cieślak, czyli ten oficer niższego stopnia, no, ale który bezpośrednio dowodzi. Ale to było, wydał komendę właściwie, komendę. A rozkaz przyszedł z góry z całą pewnością. I teraz tak, szef tam milicji, właściwie prowadzący sztab pacyfikacyjny, pułkownik Gruba, zapierał się, że to nie on. Świadkowie mówili, że nie on. Z kolei on, wiadomo, że dzwonił do Kiszczaka, który w tym czasie był w sztabie tym centralnym w Warszawie, a w Urzędzie Rady Ministrów, gdzie odbywała się narada. I nawet meldował Jaruzelskiemu, że coś takiego się dzieje. I powiedział, że on zabronił używania broni. Na co powiedział, że kazał wycofać te siły, mają się naradzić, zanalizować sytuację i wtedy podjąć ostateczną decyzję. I do Jaruzelski podobno za to pochwalił. Ale to są wszystko relacje, które znamy od tych milicjantów z Katowic, ze sztabu tamtego wojewódzkiego i ze sztabu centralnego szkoły. Kiszczaka znamy, wiemy to, prawda? Więc... Trudno, żeby Kiszczak sam się oskarżył o to, że wydał rozkaz strzelania. To jest właśnie to, że kłopot, jaki sprawia odpowiedź na pytanie, które pani postawiła na początku. To właśnie trudno odtworzyć sytuację w sposób bezsporny, sprawdzić, stwierdzić, co się naprawdę działo. A prawda jest, że już program był do używania broni w ostateczności. Tak. No ale... trochę powiedzieliśmy o tym, jak to przebiegło, ale później oczywiście kopalnia została spacyfikowana, rozpoczęły się represje, aresztowania i proces w sprawie śmierci, bo kiedy okazało się, że 9 górników nie żyje, został umorzony, że właściwie nie podjęto w tym pierwszym momencie żadnych kroków, żeby rozliczyć to, tylko że ta broń została użyta w obronie własnej, czyli ZOMO miało prawo strzelać do komando śmierci, o którym tam pan powiedział. I ten proces, no tam meandrując, 28 lat się toczył, a
aż do 2007 roku, kiedy no wreszcie te decyzje pozapadały w odniesieniu już to, co o niektórych uczestników tamtych wydarzeń, bo część zdążyła umrzeć, wobec niektórych okazało się, że znaczy zostali uniewinnieni. No właśnie chciałabym, bo nie mamy już za dużo czasu, mamy 3 minuty, o tej odpowiedzialności i o rozliczeniu ofiar stanu wojennego porozmawiać w kontekście oczywiście kopalni Wujek. Bo uciekła mi myśl, a chciałam powiedzieć, bo cały czas w tym procesie przewijał się taki leitmotiv, nikogo nie można skazać, bo nie wiadomo, nie da się ustalić, kto konkretnie strzelał. No tak, no bo każdy może się zaprzeć, że to nie on strzelał, prawda, i po latach się tego nie sprawdzi. Ale czy kiedy strzela oddział, kiedy spada rozkaz, to potem naprawdę istotne jest, że to strzelał pan Iksiński, a nie pan Igrekowski i od kuli pana Iksińskiego zginął górnik, a nie od strzałów przez cały oddział wydanych na rozkaz, którzy strzelali. To mnie zawsze szokowało, że no nigdy nie jest w stanie, oni mają te same karabiny, prawdopodobnie amunicja pochodzi z jednego źródła i ustalenie z czyjego strzału konkretny górnik zginął, nie wiem czy kiedykolwiek jest możliwe i czy jest aż tak ważne. No to jest nie do ustalenia po prostu, dlatego że ta amunicja ma ten sam kaliber, z tego że samej broni została wystrzelona, więc to nie jest istotne. Ja się całkowicie z panią zgadzam, że to jest odpowiedzialność tego, kto wydał rozkaz, tego, kto wydał komendę i tego, kto strzelał. Strzelali tam wszyscy, prawda? To jest jakby jedna sprawa. Druga, to się nasuwa coś takiego, że odkrycie sprawców, to jest tak, jak było również po II wojnie światowej. Było wiele niewyjaśnionych zbrodni, na przykład zbrodni popełnionych na Żydach, ale również inne zbrodni popełnione przez Niemców, przez kolaborantów również. I to zostało wszystko zdefiniowane w Polsce Ludowej. Sprawiedliwość była nierychliwa, nie była sprawiedliwością. Procesy nie odkrywano sprawców w sposób celowy. Nie odkrywano w ogóle historii, bo gdyby odkrywać historię, to byśmy doszli do tego, kto tak naprawdę jest sprawcą większości zbrodni popełnionych na narodzie polskim. Oczywiście poza Niemcami. A sowiecka i komunistyczna odpowiedzialność to by wychodziła. I stąd jest ta hibernacja. Tutaj z kolei mieliśmy 8 lat hibernacji stanu wojennego i wiele rzeczy zostało przecież ukrytych. A nawet takich zbrodni, które były później popełnione. Przecież nie możemy odkryć zabójców księdza Niedzielaka, Suchowolca, księdza Zycha, prawda? I wielu i tych, którzy zostali zamordowani w stanie wojennym i tak samo tych nieszczęsnych 9 górników, którzy zginęli. Rodzi się jeszcze taka inna refleksja, która szczególnie dzisiaj mi się nasuwa, mianowicie tak jak Rakowski swoją jedną z ostatnich decyzji, kiedy był premierem, to była likwidacja Stoczni Gdańskiej, tak odnoszę wrażenie, że przez cały okres III Rzeczypospolitej gdzieś w tle tych przekształceń własnościowych, przekształceń naszej struktury gospodarczej było to, żeby zniszczyć duże zakłady pracy, bo tam komuniści budowali te zakłady pracy, żeby mieć robotników jak najwięcej, a tymczasem robotnicy przede wszystkim byli opozycjami i obywatelami, prawda, którzy dowiedli swoje subokrycie obywatelskości. I tak samo tutaj te zakłady pracy duże były jak najszybciej przeznaczone do przekształceń własnościowych, do zamykania, do rozpuszczania i tak dalej, żeby nie mieć z tym kłopotu zwyczajnie. Ale tak to bardzo piękne. Dzisiaj to się właśnie wszystko widzimy, zwłaszcza w dzisiejszym dniu, prawda, 16 grudnia, kiedy wiadomo, co się dzieje w tej chwili. To bardzo piękna refleksja. Na koniec naszej rozmowy bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Maciej Rosalak był naszym gościem. Reklama. Masz postanowienie na wrócę. Chcę rzucić panem bardzo dobre decyzje. Dlatego chcę ci polecić Resmusa. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Resmusem jej już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna półtora miligramu, oksydy twarde, przeciwwskazania na wrażliwe światło, okrągłe substancje, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniem rytmu serca, pojedawne przed tym zarazem serca lub uderzeniu mózgu w ciąży podczas karmienia piersią. Aflofarma. Stekry do Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem cukier biały ma kosztować 1,65 zł za kilogram, a kawa mielona jako wskrąg tylko 15,69 zł za opakowanie.
ważna do niedzieli 17 grudnia. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflo. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd tam, Mikołaju? Omega Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciłam pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morzu ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wejdź na mikolajpark.pl i dowiedz się więcej. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 16. Czas na informację dnia. Na ten moment obrońcy polskiego wybrzeża czekali 65 lat, mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie pogrzebu trzech komandorów. Prawdopodobnie we wtorek dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy i Wojciecha Hermelińskiego. Duża awaria sieci wodociągowej w Katowicach. Wody może nie mieć nawet kilka tysięcy odbiorców. Maja Borkowska, zapraszam. 65 lat obrońcy polskiego wybrzeża zamordowani w zdradziecki sposób czekali na ten moment. Dziś wreszcie możemy ich pożegnać z honorami należnymi bohaterom, mówił prezydent Andrzej Duda na pogrzebie trzech oficerów marynarki wojennej straconych przez komunistyczne władze. Trzej komandorzy, którzy 65 lat temu zginęli z rąk komunistycznej bezpieki, spoczęli na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni-Oksyju. Stanisław Mieszkowski, Zbigniew Przybyszewski i Jerzy Staniewicz zostali straceni przez służby PRL w wyniku fałszywych oskarżeń o szpiegostwo. 4 lata temu ich szczątki na wojskowych powązkach w Warszawie odnalazł zespół IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka. W ostatniej drodze komandorom towarzyszyli członkowie ich rodzin, żołnierze marynarki wojennej i przedstawiciele władz. Krystyna Mieszkowska, wnuczka komandora kontradmirała Mieszkowskiego. Ojciec miał swojego ojca przez lat 6 sumarycznie i cieszę się, że mu się zamyka historia 65 lat poszukiwań, starań, niewiedzy de facto i będzie wiedział, gdzie położyć świeczkę we wszystkich świętych imieninach urodzinie. Paweł Komorowski, Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Dla nas to są bohaterowie, oficerowie przedwojennej marynarki, wielce zasłużeni w bitwie obronnej o polskie wybrzeże. Zdecydowali się
po prostu służyć krajowi po wojnie. Okazało się, że nie pasowali do systemu komunistycznego. Magdalena Bukowska, Grupa Historyczna Niepodległość. Ich wartości były ponadczasowe, że dzięki ich postawie, temu, że byli nieugięci, oddali swoje życie, mając świadomość, że dają je na wolną Polskę, której wiedzieli, że nie doczekają. Mieli świadomość, że robią dla przyszłych pokoleń, dla Boga i dla ojczyzny. Komandorzy spoczęli w kwaterze pamięci na Okseckim cmentarzu. Będzie to miejsce pochówku najbardziej zasłużonych oficerów marynarki wojennej. Prezydent spotka się z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, potwierdził Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta. Wczoraj przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński powiedział, że będzie zabiegał o takie spotkanie. Jego przedmiotem ma być uchwalona w nocy z czwartku na piątek przez Sejm zmiana ordynacji wyborczej. Do spotkania dojdzie przed świętami, zapewniał w Radiowej Trójce Krzysztof Łapiński. Pan przewodniczący Hermeliński poprosił o takie spotkanie, no i prezydent się spotka i do tego spotkania dojdzie w najbliższych dniach, jeszcze przed świętami. Zdaniem Wojciecha Hermelińskiego zmiany w kodeksie zbytnio poszerzają uprawnienia ministra spraw wewnętrznych w procesie wyborczym. Krytykowane zmiany dotyczą jego udziału w powoływaniu szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz komisarzy wyborczych. PKW kwestionuje również potrzebę zmiany definicji znaku X na karcie wyborczej oraz pomysł, by w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości podczas głosowania w obwodzie obowiązek sprawdzenia głosowania nałożyć na PKW. Zmiany w ordynacji wyborczej wprowadzają m.in. jednomandatowe okręgi w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, pięcioletnią kadencję samorządu oraz znoszą możliwość głosowania korespondencyjnego. Zakładają również dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będzie ona liczona od przyszłorocznych wyborów samorządowych. Do spotkania Andrzeja Dudy i Wojciecha Hermelińskiego dojdzie prawdopodobnie we wtorek. Ukraina będzie forsować swój projekt misji ONZ w Donbasie, zapowiada ukraiński minister spraw zagranicznych. Pawło Klimkin podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się m.in. z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym tygodniu ukraińskie władze otrzymały zapewnienie od prezydenta Andrzeja Dudy o polskim wsparciu misji Błękitnych Hełmów we wschodniej Ukrainie. Przebywający w Stanach Zjednoczonych szef ukraińskiej dyplomacji omówił perspektywę projektu misji Błękitnych Hełmów z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Jak donoszą ukraińskie agencje informacyjne, Pawło Klimkin zapowiedział w siedzibie ONZ, że Kijów będzie nadal promował projekt misji ONZ w Donbasie. Ukraiński szef dyplomacji przypomniał, że jego kraj chce, aby misja objęła całe terytorium Donbasu, jak również niekontrolowany przez ukraińskie władze odcinek granicy z Rosją. Misja miałaby też monitorować wycofanie sił oraz rozbrojenie i przygotowanie wyborów w Donbasie. Tymczasem Rosja chciałaby misji ONZ ograniczonej jedynie do tzw. linii rozdziału sił. Ukraiński projekt misji pokojowej Błękitnych Hełmów poparł prezydent Andrzej Duda, który spotykał się w środę w Charkowie z ukraińskim prezydentem. Od nowego roku kończy się ukraińska, a rozpoczyna polska kadencja jako członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Duża awaria sieci wodociągowej w Katowicach. Wody może nie mieć nawet kilka tysięcy odbiorców. Problemy dotyczą części Śródmieścia, wyjaśnia Agnieszka Jaszkaniec, rzecznik prasowy katowickich wodociągów. Obszarze Mielsko-Chamowskiego, a ulicą Graniczną i od góry ograniczoną autostradą A4, a od dołu torami kolejowymi. I w tym obszarze mogą występować czasowe spadki ciśnienia wody, mogą występować też braki wody. Pogotowie wodociągowe stara się ustalić miejsce awarii. Nie wiadomo, jak długo mogą potrwać prace związane ze zlokalizowaniem awarii i jej usunięciem. I jeszcze prognoza pogody. Przed nami pochmurna noc z okresami słabe opady śniegu. Termometry pokażą od minus 3 do 0 stopni. W rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do minus 6. Wyższa temperatura na wybrzeżu, lokalnie około 1 stopnia. W strefie nadmorskiej okresami dość silny i porywisty wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 16:06 na zegarze, a ja trzymam w ręku bardzo ciekawą książkę. Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę. A naszym gościem jest pan Marcin Schirmer, autor tejże pozycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy sobie czytałam, przeglądałam tą pozycję, zastanawiałam się, skąd taki pomysł, żeby zająć się polskimi rodami. Kiri, Kossakowie, Lipopowie, Estreicherowie, Lutosławscy, Młynarscy, Żuławscy. Dlaczego? Pomysł jest
tak niejako wypadkową z jednej strony moich zainteresowań osobistych jako historyka i jako osoby, która już kilka książek popełniła, a z drugiej strony oczekiwań ze strony wydawcy, który zaproponował napisanie tego typu książki. No i w wyniku pewnych rozmów, pewnego konsensusu, zastanawiania się nad tym, które rodziny wybrać, powstała ta książka, którą w tej chwili mamy właśnie przed sobą. To zaraz będziemy rozmawiać o tych rodzinach, które zostały wybrane do tej pozycji. A kto został odrzucony? To nawet trudno mówić o odrzuceniu. Po prostu pewne spektrum rodzin, które żeśmy na początku brali pod uwagę, było dużo szersze. Natomiast ze względu na objętość książki po prostu trzeba było wybrać kilka rodzin, tak żeby w sposób taki racjonalny, a jednocześnie dogodny dla czytelnika połączyć ilość występujących bohaterów z objętością książki. W związku z tym na początku oczywiście ilość rodzin zabrana pod uwagę była większa i na drodze selekcji wybraliśmy te, które się zostały w tej książce. Elementem takim jeszcze jak gdyby pomagającym dokonać wyboru był fakt dostępność materiałów na temat danych rodzin. I na początku oczywiście tam jeszcze na przykład rodzina Markonik była brana pod uwagę, czyli wielopokoleniowa rodzina architektów, prawda, wybitnych polskich, rodzina i jeszcze inne rodziny artystyczne. To znaczy, mam nadzieję, że ten wybór, który tutaj został dokonany, jest z jednej strony interesujący, a z drugiej strony no niewykluczone, że w przyszłości może powstaną kolejne pozycje, które by wzięły pod uwagę również te rodziny, które nie znalazły się w pierwszej części naszej Ten wybór rzeczywiście jest interesujący, jest też imponujący, bo poprzez historię tych rodów, ich wybitnych przedstawicieli, pokazuje pan całkiem spory kawał naszej XIX- i XX-wiecznej historii. Tak, można powiedzieć, że to jest przykład pokazany kształtowania się współczesnej Polski i współczesnej polskiej inteligencji, która jak gdyby korzenie wychodzą z dwóch źródeł. Z jednej strony z rodzin szlacheckich, ziemiańskich, które na skutek różnego rodzaju okoliczności przenosiły się do miast i tutaj podejmowały się z reguły wolnych zawodów, bądź pracowały w zawodach najemnych z tytułu pewnego swojego wykształcenia, a także możliwości i horyzontów intelektualnych osiągały znaczącą pozycję w społeczeństwie, a z drugiej strony mówimy o rodzinach pochodzenia obcego, które w Polsce znalazły dobre miejsce, dobry klimat, żeby rozpocząć swoją działalność i które wrzeniając się w polskie rodziny wspólnie tworzyły polską kulturę, polską historię, stając się zaczynem polskiej inteligencji. O tych wspólnych takich cechach tej naszej inteligencji, która kształtowała się właśnie w tamtym czasie, chciałabym jeszcze w późniejszej części naszej rozmowy porozmawiać, ale teraz chciałbym skorzystać właśnie z pana wiedzy, żeby naszym słuchaczom trochę te rody przybliżyć, bo oczywiście no na przykład myślę, że nie ma człowieka, który nie wiedział, kim była Maria Skłodowska-Curie, no ale jeżeli się popatrzy już przez pryzmat rodu, to świadomość, że w tym rodzie było aż 5 noblistów, co jest wręcz trudne takie do objęcia rozumem, no nie jest to świadomość powszechna. Tak, to jest przykład rzeczywiście wybitnej rodziny, która wydała kilkoro noblistów w świecie nauki, chyba najwięcej w ogóle noblistów. No właśnie nie słyszałam nigdy, żeby o innym takim rodzie, o innym takim, bo to i ten polsko, ale też i ten francuski człon, bo tu, prawda, te losy poszczególnych członków rodziny potoczyły się bardzo różnie, jeśli chodzi też o to, gdzie zamieszkali, gdzie pracowali, ale no, pięć nagród, noble, no, wow, chciałoby się tak, na przestrzeni kilku pokoleń dodajmy oczywiście, ale to jest chyba taki przypadek, ja nie słyszałem, być może są jakieś inne rodziny, które mogą powstrzeć równorzędną ilością nagrodów na blach, chociaż ja nie znam szczegółów. Natomiast jest to przypadek takiej rodziny, która no oczywiście Maria Skłodowska Polska osiadła na stałe do Francji, potem się już żyła we Francji, jej dzieci i wnuki także, a to jest przykład pewnego wkładu polskiej kultury w kulturę francuską, by nie powiedzieć europejską czy ogólnoświatową i pokazanie, że kultura, nauka to są wszystkie dziedziny, które funkcjonują poza czy
ponad granicami pani. Też dość chyba symboliczne było to, co pan opisał przy pogrzebie Marii Skłodowskiej, kiedy hołd oddawali i prezydent francuski, i prezydent polski. Tak, tutaj to paradoksalnie trzeba się czasami upominać o tą Marię, naszą Skłodowską Curie, dlatego że ona we Francji jest uważana przez takiego przeciętnego Francuza po prostu za obywatelkę Francji, za Franciszkę. Mało kto sobie zdaje sprawę z jej polskich korzeni. To jest podobnie jak z osobem Konrad Korzeniowski. Podejrzewam, że gdyby spytać przeciętnego Anglika, to uznałby go za obywatela Albionu, prawda? Dokładnie. Także stąd właśnie na tym pogrzebie można powiedzieć, że doszło do swego rodzaju, w cudzysłowie oczywiście, rywalizacji polegającej na tym, że każdy z prezydentów starał się podkreślać wkład czy też narodowość Skłodowskich i jeżeli chodzi o własną rodaczkę, prawda? O przedstawicielkę państwa, którego on reprezentował. No, rodziny Kossaków, chociaż nie wiem, może dla mnie jako humanistki chciałam powiedzieć, że nie ma sensu przedstawiać, bo wszyscy o nich wiedzą, ale tu się zawahałam, bo rzeczywiście nie wiem, czy wszyscy mają tę świadomość, że to też było kilka pokoleń malarzy, że to była Maria Pawlikowska-Jasnorzeska, że to była Magdalena Samozwaniec. No też tutaj w dziedzinie kultury, bo tam nauki ścisłe, tutaj ewidentnie kultura i też olbrzymi wkład w tą naszą rodzimą kulturę w różnych dziedzinach. Ale jak już później 20 minut, no to Piercarecka jest zerwana całkowicie. Ktoś do nich, no to w sekretariacie. Nawet jeżeli ktoś, no to nie do końca kim była ta rodzina. No niby miałam rację w tym wypadku, ale Joska Kawidzowa tak, Lucyna, że jeżeli wy mnie nagabujecie, jeżeli nie pytacie, jeżeli nie angażujecie się w tę dyskusję, to ja sama nie będę tu gadała. No. To co mogę, to co tego, ale ja mam kontakt z żywymi rybnikami, jeżeli nie w formie oryginału, to przynajmniej w formie na przykład jakiegoś komisji geografii, czy to na kalendarzu, czy na jakiejś okładce jakiegoś pisma, w związku z tym wydaje mi się, że Kossak funkcjonuje w takiej pamięci ogólnej i w pamięci zbiorowej jako twórca malarski oczywiście, natomiast oczywiście przedstawiciel tej rodziny również no Maria Pawlikowska Jasnorzeska przez dziewczyny czytana do dziś jako taka ikona poezji lirycznej i tej jej poezja, którą da się dzisiaj czytać bez, że tak powiem, bez szkody dla autorki, ona jest ciągle żywa. Mało tego, ja bym powiedział, że jest ciekawe zjawisko, że w tej chwili wznawiane są książki wszystkich Kosaków, więc doświadczył o pewnym renesansie, o pewnym odrodzeniu zainteresowania tego typu twórczością, która no może mogłaby się wydawać ile przestarzała, czy pochodząca z innej epoki, a jednak no, znajduje nabywców i znajduje chętnych do czytania. No ja też myślę, że takim odkryciem chyba dla czytelnika ostatnich lat jest postać Simony Kossak, zupełnie jakby inny obszar zainteresowań, ale też no niezwykle barwna, ciekawa, charyzmatyczna postać, przybliżona w ostatnich biografiach. Osoba, która właściwie całe swoje życie poświęciła zwierzętom i poświęciła Puszczy Białowieskiej. Tak, można powiedzieć, że na tle całej swojej rodziny ona była oczywiście nietypowa, dlatego że to była rodzina, która wspominała zwyczajne i do towarzyskiego stylu bycia wielu gości, różne takie formy towarzyskie. Natomiast ona była osobą, która poświęciła się pracy na rzecz przyrody, na rzecz zwierząt. Takim no w sumie odludkiem mieszkającym jeszcze parę lat, czy kilkadziesiąt lat. Tak, w takiej leśniczówce, która ledwo tam się trzymała, bo to było dosyć takie zaniedbane domostwo i rzeczywiście mieszkała z dzikiem na przykład, który był domownikiem, taką świnią dziką, którą domowiła w pewien sposób. I można oglądać zdjęcia właśnie przy jednym stole Simona Kossak razem z tą dzikiem. Ale przepraszam, te geny Kossaków jednak nie były silne i one się uwzględniły w tym, że przecież jednak prowadziła audycje radiowe, czy prowadziła różnego rodzaju pogadanki, czy takie poświęcone przyrodzie, poświęcone przyrody, której popularyzowała w bardzo sposób znakomitym językiem
kwestie związane z przyrodą, kwestie związane z ochroną przyrody, z zwierzętami, więc można powiedzieć, że tutaj również duch kosaka nie zaginął, jeśli chodzi o ją, albo jej formę ekspresji, jej formę wypowiedzi. Ja bym trochę czasu chciała też poświęcić rodzinie Estreicherów, bo o ile i Curie, i Kossakowie to takie, wydaje mi się, no jednak bardziej rozpoznawalne nazwiska w polskiej nauce czy polskiej kulturze, o tyle Estreicherowie, no myślę, że nie, a uważam, że poczynając od Karola Estreichera, Karola tego młodszego Estreichera, to ich wkład w polską kulturę no jest nie do przecenienia. Estreicherowie rzeczywiście wydają się mniej rozpoznawalni i wydaje mi się, że to się bierze z dwóch względów. Po pierwsze, jednak oni zajmowali się nauką, a nauka nie jest tak popularna czy tak powszechnie funkcjonująca w mediach jak sztuka, kultura, literatura, prawda? Ich jest trudniej cenić, prawda? Albo wiedzieć, tak, dlaczego. To hermetyczne jest to troszkę środowisko. A z drugiej strony oni jednak są kojarzeni chyba słusznie głównie z Krakowem, prawda? Tym, czy może Galicją wcześniej. W związku z tym dla przeciętnego Polaka ich znaczenie nie ma charakteru ogólnopolskiego, tylko raczej właśnie związane jest tutaj z tymi Krakowem szeroko rozumianym Małopolską i Galicją, Galicją Krakowem. Chociaż niesłusznie oczywiście, bo ze względu na wkład na europejską kulturę polską to jest jak najbardziej. Mówimy to też, my też jakoś posługujemy się takimi ogólnikami, a ja jednak chciałabym dojść do tego sedna sprawy, czyli na przykład do bibliografii polskiej, którą stworzył i zapoczątkował właściwie Karol Estreicher. Tak, no to jest w ogóle fenomenalny pomysł, który powstał w XIX wieku, kiedy nie było, ja nie mówię o komputerach, ale maszyn liczących, zatem temu katalogowania, bo to jest też istotne, katalogowania danych, czy zbierania danych, i ten jego pomysł, żeby stworzyć kompleksową bibliografię polską, czyli jak gdyby taki zbiór, który zawsze wszystkie dzieła polskie stworzone bodajże od XV wieku. Tak, tak, wszystkie dzieła polskie, bądź właśnie traktujące o Polsce zarówno na terenie Polski, jak i krajów ościennych. Tworzenie tego rodzaju takiego katalogu, z którego inni naukowcy, czy też zajmujący się funkcjami literatury, czy badacze, będą mogli posługiwać i czerpać. I to jest coś, bo sam pomysł jest sam sobie na niesłuchany z jednej strony, natomiast ta jego wola działania przez kilkadziesiąt lat z jednej strony gromadzenie danych, bo to czasem przypomnę, że gromadzenie danych polegało na tym, że muszę jeździć fizycznie do różnego rodzaju archiwów, bibliotek, właścicieli kolekcji. Odnajdywać, wyszukiwać i na fiszkach wpisywać te pozycje. Oczywiście część było rzeczy zaczęły drogą korespondencyjną ze swoimi znajomymi, właścicieli elektronnych, bibliotek, archiwów. I potem wszystko po spisaniu trzeba było w jakiś sposób szeregować, selekcjonować i sprawić, żeby to było czytelne i żeby to nadawało się do wydania drukiem w formie takiej co i potem podejmowane to dzieło było kontynuowane przez kolejnych Estreicherów też. Tak, to dzieło było traktowane jako swego rodzaju misja rodzinna, taki opus magnum rodziny Estreicherów. Każde kolejne pokolenie to kontynuowało. Po prostu ze względu na objętość materiału nie było możliwe to wykonanie tego dzieła przez jedno pokolenie. A jak sobie wyobrazimy, ile zawieruch różnych Polska przeszła w tym czasie powstania, wojny, to takie dzieło, które zbiera cały polski dorobek polskiego piśmiennictwa, no tu jest ta wielkość, ten zamysł. Nie wiem, czy Karol Estreicher zdawał sobie sprawę z tego, co tworzy i jak to może być ważne dla naszej kultury, naszej pamięci o tym, co zostało wytworzone w języku polskim. No ale to dopiero jakby chyba po latach można docenić i ocenić. To jest ten jakiś dodatkowy element, o którym pani redaktor wspomniała, mianowicie część tych materiałów, które są katalogowane przez Estreicherów, po prostu już nie istnieją, bo zostały zniszczone w czasie wojny, czy w czasie zaglęć dziejowych. Ale jest wiedza, że były, prawda? Jest właśnie, jest wiedza, że była. I wiemy o tym, że one, że takie informacje, czy takie materiały były. I to jest coś, co zostanie już na zawsze, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o stan posiadania, stan naszej kultury. Pomimo tych zawierów dziejowych i wojennych, i pomimo strat wojennych, jakimi to
Polska poniosła. I tutaj, natychmiast przychodzi mi na myśl drugi Karol Strajcher, młodszy Strajcher, który z kolei no, właściwie całe swoje życie poświęcił tropieniu polskich dzieł sztuki, które zostały zrabowane w czasie II wojny światowej. I to jest ten zbiór, do którego my też się dzisiaj odwołujemy, kiedy obliczamy te straty, ale też wiemy, czego szukamy. Tak, Karol Strajcher nawet za to wcześniej, bo on za to jeszcze przed wybuchem wojny, zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie wojna niesie, rozpoczął pracę mając na celu ukrycie najcenniejszych polskich zbiorów dzieł sztuki przed ewentualnie wojną i przed zgadzającymi wyskami niemieckimi. Także jeszcze w 1939 roku nadzorował na przykład remontę Poznawa Maria Zbigniewa. Na centrach logistycznych jest całkowicie zachowany i przewieziony i schowany w podziemiach karnetowych w Sandomierzu, ale również nadzorował wywóz skarbów w Wawelu. Także z jednej strony zawdzięczamy mu to, że w czasie wojny monitorował i szukał wszystkich tych polskich dzieł sztuki, które zostały wywiezione przez wiele osób, a z drugiej strony jeszcze starał się zabezpieczyć przed wojną te rzeczy, które wiedział, że mogą wpaść w ręce Niemców i mogą zostać wywiezione. Także ten jego dorobek jest po prostu uważam, że niesamowity, niesłychany i jeżeli współcześnie możemy cieszyć się różnego rodzaju kolekcjami dziełami sztuki, to w dużej mierze zawdzięczamy to Karolowi Strajcherowi, który zadbał o to, żeby te rzeczy po wojnie wróciły na Polski i żeby rozproszone po różnego rodzaju magazynach, sztorniach, kopalniach, gdzie zostały wywiezione, żeby on po wojnie jeździł po różnego rodzaju. Ale bo z tego co ja wiem, to jemu się też udało odnaleźć fragmenty ołtarza w Testwosza, prawda, gdzieś w Norymberdze bodajże. I czy to były to było ukryte, czy to było wywiezione, że tak powiem, ukradzione przez Niemców, wywiezione i odnalezione później przez Karola Strajchera, czy też on tylko jakby dotarł do tego, co, o czym wiedział, że jest to tam gdzieś schowane? Jeśli chodzi o to, ta sprawa to w ogóle jest tak gdyby historia na oddzielną detektywistyczną książkę. Autor i ta sprawa został przez niego przed wojną jeszcze spasowany i jak wspomniałem, w katedrze Niemcy to odkryli w jakiś sposób, te skrzynie z ołtarzem, wydobyli je i zostały te skrzynie wywiezione jako przykład niemieckiego dziedzictwa. I te skrzynie zawite ze spasowanym ołtarzem zostały wywiezione na teren Niemiec, późniejszych zachodnich tak zwanych, i składowane w jakichś sztolniach, w Alpach, na wypadek bombardowań, żeby nie uległy zniszczeniu. I na temat sprawy nie bardzo było wiadomo, co się z tym ołtarzem dzieje, czy on przetrwał wojnę, czy nie przetrwał, czy został zniszczony, dlatego że drogi się urywały. Natomiast Strajcherowi już po wojnie, właśnie penetrując niemiecką, amerykańską strefę okupacyjną Niemiec, udało mu się trafić na potrzeby różnego rodzaju wywiadu, który prowadził z Niemcami, z pracownikami administracji, na trop ołtarza mariackiego i rzeczywiście okazało się, że w tej sztolni, którą penetrował, w skrzyniach były elementy złożone sprawy składające się na ołtarz mariacki, który został potem reivindykowany w latach 47 czy później 40 latach do Polski i wrócił tutaj, został ponownie złożony i odsunięty w pierwotnym miejscu, czyli w kościele mariackim. Kościele mariackim. Nie o wszystkich rodach da się zdążymy porozmawiać, ale o jednym jeszcze, bo mówiliśmy o naukowcach, mówiliśmy o ludziach kultury, przedstawicielach humanistyki i jeszcze o przemysłowcach, o rodzie Popów, którzy no to też pokolenia bardzo zaczęli jako zegarmistrzy, a potem stali się potentatami przemysłowymi, konstruktorami maszyn, no to mówię o różnych odłamach tego rodu, prawda, Lil Popów. No ale myślę, że dla takiego no, przeciętnego odbioru, czy też takiej bardziej powszechnej wiedzy, warto może powiedzieć o tym, że o Stanisławie Lil Popie, który właściwie jest twórcą Podkowy Leśnej, miasteczka no dzisiaj tak prawie w obrębie Wielkiej Warszawy, właściwie pod Warszawą. I o tym też niewiele osób wie, że to tak zwane miasto ogród to jest właśnie inicjatywa jednego z Lil Popów. Zdecydowanie tak, Lil Popowie to jest bardzo ciekawa rodzina pochodzenia obcego austriackiego, która pod koniec XVIII wieku znalazła się na terenach polskich. Tutaj uległi akcji
znaczącą pozycję zarówno finansową, jak i intelektualną czy artystyczną w przyszłości Polski. I jeden z przedstawicieli tej rodziny Stanisławskiej właśnie jest twórcą Podkowy Leśnej. Rzecz polega na tym, że na początku XX wieku można była idea tak zwanych miast ogrodów. I to chodziło o to, że idea spopularyzowana w Anglii, a potem przeniesiona również na kontynent. I to chodziło o to, że ci ludzie mieszkali w przyjaznym otoczeniu, daleka od gwarów i zgiełku miejskiego. I żeby byli otoczeni zielenią z jednej strony. Czas płynie nieubłaganie, a może to nawet dobrze, że ja muszę zawiesić tę rozmowę, bo tym, mam nadzieję, chętnie sięgną Państwo po tą pozycję. Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę. Naszym gościem był autor książki, pan Marcin Schirmer. Świetnie i bardzo interesująco pan opowiadał, ale w książce jest znacznie więcej bardzo ciekawych szczegółów i informacji. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę i polecam szczerze każdą książkę jako najlepszy prezent i jako lekturę w okresie świątecznym. Reklama. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Hej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Omega Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na MediaExpert.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób starszych. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z ogonu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Benspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, ostrzeli i kłus. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia tym lekarzem. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Po reklamie. To Polskie Radio 24, minęła 16.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Kwiaty i podziękowania przed tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy i pielęgniarek podczas pacyfikacji kopalni Wujek złożono dziś w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym imienia profesora Kornela Giblińskiego w Katowicach. 16 grudnia 1981 roku za pomoc rannym górnikom przedstawicielom służby zdrowia groził represje. Kilkoro z nich podczas udzielania pomocy przed kopalnią zostało ciężko pobite przez ZOMO. Władze nie pozwalały nam pomagać, dlatego musieliśmy działać w konspiracji, mówi Urszula Wenda, ówczesny lekarz wojewódzkiej przychodni górniczej. Pobiegłam do pogotowia po karetkę, ale dyspozytor odmówił. Wtedy krótkofalówką oznajmiłam kierownika wojewódzkiej stacji pogotowia, że zabieram z pełnym obsadzeniem i jadę pod kopalnię Wujek. Nie wypuszczę. Tablica znajdująca się w holu szpitala jest symbolem pamięci o wszystkich pracownikach służby zdrowia, nie tylko w czasie pacyfikacji kopalni Wujek, ale w całym okresie stanu wojennego.
Do sądu trafił wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla 6 osób, którym postawiono zarzuty uprowadzenia ze szczególnym udręczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, Janusz Chnatko. Zatrzymani należą do grupy zajmującej się uprowadzeniami dla okupu. Policyjni antyterroryści zatrzymali podejrzanych wczoraj. W trakcie zatrzymania jeden z podejrzanych zaatakował funkcjonariusza policji, usiłując wyrwać mu broń i oddać strzał w stronę innego policjanta. W odpowiedzi policjant postrzelił napastnika. Mimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej podejrzany zmarł. Podejrzani mężczyźni usłyszeli zarzuty uprowadzenia ze szczególnym udręczeniem połączonego z rozbojem z niebezpiecznym narzędziem. Trwają uroczystości odsłonięcia i poświęcenia bursztynowego ołtarza w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. Bierze w nich udział prezydent Andrzej Duda. Ołtarz jest wyrazem wdzięczności za dar wolności i niepodległości, a także pontyfikat Jana Pawła II. Powstał dzięki zaangażowaniu nie tylko duchownych czy artystów bursztynników, ale także zwykłych ludzi, mówi proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy ksiądz Ludwik Kowalski. Przynoszą bursztyn, srebro, a nawet niektórzy złoto do oprawy listków winogronowych, kiści winogron. A więc to niezwykłe dzieło staje się na naszych oczach. To jest aż nieprawdopodobne. Myślę, że to też jest powód do dumy dla rzemiosła gdańskiego, dla nas gdańszczan. Ołtarz ma 13 metrów wysokości, 10 metrów szerokości, łącznie 120 metrów kwadratowych powierzchni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 16.33, a my teraz posłuchamy, czym grozi palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna, nadmierny stres i złe odżywianie. Na zdrowie. Elwira Kaganowicz, witam w programie Na zdrowie. Palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna, nadmierny stres czy złe odżywianie to prosta droga do wielu chorób układu krążenia oraz układu oddechowego, przekonuje Ministerstwo Zdrowia w najnowszej kampanii edukacyjnej Profilaktyka Człowieku. Dbaj o siebie i ciesz się końskim zdrowiem. O tym, do kogo skierowana jest kampania i jaki jest jej cel, rozmawiać dziś będziemy z panem Piotrem Gryzą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Oraz z panem doktorem nauk medycznych Michałem Sutkowskim, specjalistą medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Panie ministrze, proszę powiedzieć, do kogo adresowana jest kampania Profilaktyka Człowieku? Ta kampania ma poinformować przede wszystkim młodych ludzi, bo to jest do nich adresowana ta kampania. Od 18-35 lat, ale oczywiście każdy, kto jakoś usłyszy coś na ten temat, to do niego też to jest adresowane. Ponieważ wykorzystywany jest kanał, głównie kanał mediów społecznościowych i internetu, żeby to do nich w sposób ciekawy dotarło. Myślę, że wartym podkreślenia jest pewien aspekt, na który zwrócił uwagę jeden z youtuberów na spotkaniu otwierającym. On właśnie powiedział, że spotyka się z tym, że ludzie młodzi są samotni, czasami nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. I ta kampania ma właśnie do nich dotrzeć, powiedzieć, że my o was pamiętamy. Zdrowie to oczywiście ma wymiar integralny, to jest zarówno psychiczny, fizyczny, wieloskładnikowy, tak, ale chcemy do ciebie dotrzeć. Chcemy ci przypomnieć o tym, że są rzeczy nie wymagające de facto żadnych czynności. Dlatego oczywiście wymagające wysiłku, bo żeby pójść na spacer, trzeba się przespacerować, żeby pójść po schodach, też to jest trochę wysiłku. Żeby rzucić palenie, to też jest wysiłek. I żeby przestać pić alkohol, też jest wysiłek. Ale nie wymaga to żadnej interwencji medycznej. I to jest pierwszy jakby, na to trzeba zwrócić uwagę. Poza tym trzeba pamiętać, to może dla młodych ludzi jest zupełnie, na razie zupełnie od czapy, ale dbając o swoje zdrowie, dbasz o zdrowie swoich dzieci. Im bardziej będziesz zanurzony w paleniu papierosów, bardziej zanurzony będziesz w alkoholu, czy w takim bezruchu, czyli będziesz miał nadwagę, to tym bardziej twoje dzieci będą miały czynniki ryzyka związane z twoim zachowaniem dzisiaj. I dlatego właśnie minister zdrowia zwraca się do każdego, kto słucha radia czy ogląda internet, prosimy, zwracamy uwagę. Są elementy, które możesz sam poprawić, ze względu na własne zdrowie. Pan doktor, który jest dzisiaj naszym gościem, pan doktor Michał Sutkowski, zauważył bardzo ciekawą zależność. Otóż statystyki mówią, że w Polsce po bilansie zdrowia 18-latka młodzi ludzie tak naprawdę na okres 15 do 20 lat znikają z systemu opieki zdrowotnej, nie wykonują badań kontrolnych, nie odwiedzają lekarza medycyny rodzinnej. Dlaczego tak się dzieje?
No rzeczywiście tak jest. Dzień dobry Państwu. Ta kampania jest niezwykle ważna, pożyteczna, trafia w punkt i trafia w ten czas, w którym młody człowiek jest zajęty studiami, zakładaniem rodziny, pierwszą pracą, ale równocześnie nabywa pewnych nawyków, o których przed chwileczką mówił pan minister, nabywa czasem nawyków złych. Kampania mówi o tym, że rzeczywiście po bilansie 18-latka, kiedy zaprowadzony młody człowiek albo sam, albo jeszcze z mamą przyjdzie, zaszczepimy go przeciwko tężcowi, znika nagle z systemu opieki zdrowotnej w tym sensie, że pojawia się tylko przy okazji infekcji albo u pań przy okazji ciąży. I to wszystko. I później w okolicach 40 roku życia przychodzi już ze schorzeniami, z dolegliwościami, na które nakierowana pokusowo jest ta kampania, a zatem z chorobami układu krążenia, z chorobami układu oddechowego i szeregiem innych dolegliwości. Zatem, żeby tego uniknąć, a obszar 20 lat jest ogromnym obszarem, kampania mówi o tym, nie pal, ruszaj się, nie miej nadwagi i otyłości. Pamiętaj o tym, żeby przyjść do lekarza rodzinnego i powiedzieć o swoich dolegliwościach. Kampania wskazuje na takie podstawowe, wydawałoby się, elementy, o których wszyscy wiemy powszechnie, ale czasem, tak jak tutaj też słusznie zauważył pan minister, kampania trafia do człowieka, który jest tym wszystkim trochę samotny i trochę zagubiony. Ten system ma mu właśnie pomóc. Panie ministrze, powiedzmy może bardziej szczegółowo, na jakie zagrożenia zdrowotne zwraca uwagę kampania, bo zakres problemów, z jakimi styka się młody człowiek, jest ogromny właśnie, poczynając od wspomnianego już problemu z nadwagą, z otyłością częstokroć już, a kończąc właśnie na uzależnieniach od alkoholu czy nawet narkotyków. Tutaj nie chodzi o uzależnienia. To jest jakby odrębne zagadnienie. Chodzi o nadużywanie i o negatywny wpływ zarówno palenia papierosów, jak i spożycia alkoholu na zwiększenie czynników ryzyka. Na to zwracam uwagę. No, ta kampania akurat zwraca szczególną uwagę na choroby układu krążenia i choroby układu oddechowego, ale chcemy, żeby z tej kampanii również została strona internetowa. Z tej strony internetowej można przejść do bardzo ciekawych podstron. Bardzo zresztą graficznie to jest ładnie zrobione, kiedy wchodzimy w stronę dotyczącą właściwego żywienia, kiedy wchodzimy na stronę dotyczącą leczenia chorób onkologicznych, kiedy wchodzimy na stronę dotyczącą pewnych działań profilaktycznych. Więc po pierwsze chcemy, żeby ci, do których trafi ta kampania, trafili na te strony i zobaczyli, spotkali się z informacjami i wiedzą, która tam jest zawarta. To jest wiedza poświadczona wiedzą naukową, to nie jest wiadomości doktora Google, więc warto tam sięgnąć. To są strony powstałe w wyniku projektów europejskich czy projektów związanych z finansowaniem ze źródeł norweskich. Chcemy to rozwijać, a więc ta kampania ma być pierwszym ruchem i mamy nadzieję, że ta strona będzie później taką stroną, do której będą mogli wszyscy trafić, żeby uzyskać pewne podstawowe informacje dotyczące profilaktyki, ale nie tylko, tak jak wspomniałem, również dotyczące zdrowego żywienia. No, ta podstrona związana ze zdrowym żywieniem, czy w ogóle z właściwym odżywianiem się, bo zdrowe żywienie to ma jakiś kontekst, prawda, ideowy nawet, a tutaj chodzi o właściwe odżywianie się, jest przygotowana przez Instytut Żywienia i Żywności, który profesjonalnie się tą tematyką zajmuje. Właśnie. A strona, o której mówimy, to www.profilaktykaczłowieku.pl i wchodząc na tę stronę, pierwszą właściwie informacją, jaka nam się wyświetla, jest możliwość zrobienia sobie testu. Panie doktorze, cóż to jest za test? To prosty test punktowy, który rzeczywiście możecie Państwo sobie spokojnie zrobić, to na to wystarczy 3 minuty, który mówi trochę, gdzie jesteśmy, czy rzeczywiście jesteśmy zdrowi i wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o pewne działania profilaktyczne, czy może wręcz przeciwnie. Warto to zrobić, to jest zabawa, oczywiście test ma charakter poglądowy i pewnego jednak przesiewu medycznego, co tu dużo mówić, rzeczywiście nakierowanego na pewną profilaktykę chorób, o których mówiliśmy. Co tu dużo powiedzieć, ta profilaktyka dotyczy na dobrą sprawę wszelkich chorób. Kampania jest zanurzona jak gdyby w stronę chorób kardiologicznych, chorób pulmonologicznych, których jest bardzo dużo. 11 milionów osób, 12 milionów osób choruje na nadciśnienie tętnicze. Około 12 milionów to choroby takie jak właśnie choroby układu oddechowego, z tego bardzo często aleryczny nierzyt nosa, ale w prawie 4 miliony to astma oskrzelowa.
z tego nie zawsze część jest zdiagnozowana, bo pacjenci sądzą, że na przykład jest to infekcja. Warto to sprawdzić, proszę Państwa. Warto zrobić sobie ten test. Test jest prosty, łatwy i przyjemny, a równocześnie zachęcający do wizyty u nas. Tak, bo ten test nie zastępuje lekarza oczywiście. To jest tak, jak zauważył pan doktor, to jest zabawa, to jest zwrócenie uwagi. Natomiast jeśli byśmy chcieli wyciągać z tego jakieś poważne wnioski, no to trzeba już udać się do lekarza, który powinien pacjenta albo tego, kto do niego przyjdzie, zbadać. Ale na pewno zwróci uwagę na jakieś nieprawidłowości, które dotyczą naszego trybu życia. No, nawet kwestia kryteriów związanych z otyłością czy ciśnienia tętniczego, tak, żeby się zorientować, czy poziomu cholesterolu, tak? To już takie podstawowe informacje już tam są zawarte i można już się jakoś orientować. Podstawowe i pryncypialne dla zdrowia, prawda? Pryncypialne dla zdrowia, bo te rzeczy podstawowe są najważniejsze, tak jak wszystko. To jest pewien element, to jest taki alfabet medyczny. My od tego często zaczynamy rozmowę z pacjentem, także bardzo zachęcamy do tego testu. Test jest łatwy, prosty, a równocześnie nakierowany na to wszystko, o czym mówię. Poza tym grafika jest fajna. Tak jest. Zgadza się, widziałam i potwierdzam. Panie doktorze, mówiliśmy o tym właśnie, że młody człowiek znika z pola widzenia lekarza na tych kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu lat. Jak to powinno wyglądać, żeby takie sytuacje nie miały miejsca? W sytuacji, w której pacjent przychodzi do nas, bo taką mamy możliwość, to oczywiście poza bieżącym problemem, infekcją, najczęściej infekcją, powinniśmy zwrócić uwagę i zebrać bardzo szczegółowy wywiad z pacjentem. Pacjent powinien nam o pewnych rzeczach tutaj powiedzieć, dlatego, bo rzeczą niezwykle ważną jest mówienie o tych wszystkich rzeczach, które tutaj mówimy w kampanii, które jak gdyby wynikają z tego testu, ale równocześnie trochę się wyspowiadać z tych wszystkich spraw zdrowotnych, także dotyczących rodziny, pokrewieństwa, różnych zależności, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, POHP, astmy oskrzelowej itd., itd. Ta rozmowa powinna być możliwie jak najszersza, jak najważniejsza, jak najbardziej holistyczna, bo o to nam tutaj chodzi. Bardzo ważna jest taka rozmowa, ale równocześnie, jeżeli osoba, ktoś z Państwa zainteresuje się tą kampanią, do czego namawiamy, to proszę przyjść spontanicznie do nas, dlatego, bo wtedy my powinniśmy poza zebranym wywiadem i zbadaniem pacjenta rzetelnym od stóp do głów porozmawiać z nim o ewentualnych działaniach profilaktycznych, w tym badaniach dodatkowych, które powinniśmy takiemu pacjentowi wykonać. I o to chodzi, żebyśmy to robili wcześniej, a nie wtedy, kiedy będziemy już ciężko chorzy. Zresztą w tym kontekście może pojawić się pytanie wśród słuchaczy, no jak to, skoro ja muszę się zapisać i jakiś czas czekać do lekarza, tak? No więc w przypadku takiej sytuacji, to w końcu nie musimy z dnia na dzień pójść do lekarza. To nie jest sytuacja nagła. Możemy chwilę poczekać, więc to wystarczy rejestracja telefoniczna, czy czasami internetowa, tam gdzie ona jest dostępna. I można się zapytać w pewnej perspektywie, nawet kilku tygodni, to nic nie szkodzi. Nie musimy wtedy przychodzić do tego gabinetu. Umawiamy się, tak jak wspomniałem, telefonicznie i to pozwala na normalną taką relację z lekarzem podstawy opieki zdrowotnej, gdzie jesteśmy zaczęli. No, przede wszystkim najpierw trzeba się do tego lekarza podstawy opieki zdrowotnej zapisać, tak jest, tak, na listę. Żeby... Tak, to też namawiamy do tego, do nas dostępność nie jest zła, więc tutaj zachęcamy Państwa do takiego przyjścia. Jeśli chodzi o dostępność, to chciałabym, żebyśmy powiedzieli o czymś, o czym rozmawialiśmy z panem doktorem przed rozpoczęciem programu. Mianowicie zwrócił pan uwagę na to, że o ile świadomość tego, że trzeba dbać o siebie i wykonywać profilaktycznie badania w większych ośrodkach miejskich nie jest taka zła, o tyle ma pan to również kontakt z pacjentami w mniejszych miejscowościach czy na wsiach i okazuje się, że tam no niestety nie wygląda to tak dobrze. No wygląda różnie oczywiście. To jest sprawa bardzo, bardzo zindywidualizowana, ale rzeczywiście, jak się wydaje, pacjenci czy potencjalni pacjenci z ośrodków dużych miast trochę więcej dbają o zdrowie, widać to, trochę więcej ludzi biega, trochę więcej ludzi uprawia sport, trochę więcej ludzi przychodzi do jakiejś sieciówki na badania, które są. Natomiast dostępność w mniejszych miejscowościach i na wsi jest może nawet lepsza, natomiast świadomość pewnie trochę mniejsza. Dlatego też ta kampania mówi o takich prostych mechanizmach, jak mówiliśmy, chociażby takim teście, który też uświadamia, który też uczy i równocześnie wskazuje, przyjdź do nas. To jest podstawa. Wizyta u nas jest podstawą. I wtedy my zbadamy, nakierujemy na określone badania.
chociaż trzeba dodać to trochę z innej beczki, że ankiety statystyczne prowadzone przez GUS zwracają uwagę na to, że właśnie poza wielkimi miastami pacjenci są bardziej zadowoleni z usług podstawowej opieki zdrowotnej. Cieszę się, panie ministrze, że pan minister to powiedział, bo ja tutaj mieszkając w dużym mieście pracuję na obrzeżach Mazowsza i rzeczywiście mam wrażenie, że tam jak gdyby ten model medycyny rodzinnej jest bardziej wyrazisty niż model wielkomiejski. Na jedną rzecz bardzo ważną też chciałbym zwrócić uwagę w kontekście tego, o czym rozmawiamy, o ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Bardzo ważny dokument przygotowany przez ministerstwo, prawda, konstytucja dla opieki podstawowej. Bardzo ważny, bardzo wzorcowy dokument, który został podpisany przez pana prezydenta kilka dni temu i który wchodzi w życie, gdzie profilaktyka, profilaktyka.